Mężczyźni o raku gruczołu krokowego wiedzą coraz więcej, ale nie do stopnia wystarczającego. Podobnie dzieje się ze wszystkimi nowotworami wywodzącymi się z układu moczowego i moczopłciowego męskiego, tak zwanymi nowotworami urologicznymi. Problem jest poważny, bo spośród globalnej liczby nowotworów rozpoznawanych na świecie, w Europie i w Polsce, ponad 25% to są właśnie te raki. Nowotwory urologiczne, dominującą grupę w tym względzie, stanowią nowotwory gruczołu krokowego, na drugim miejscu raki pęcherza moczowego, na trzecim nerki, wreszcie inne. Nie mam najmniejszej wątpliwości, że powszechny dostęp do nowoczesnych technologii, w tym chirurgii znikomo inwazyjnej, umożliwia specjalistom narządowym, takim jak są urolodzy, skuteczne leczenie z intencją wyleczenia wszystkich chorych na etapie choroby ograniczonej do narządu i miejscowo zaawansowanej. Zmiany, które dokonały się na przełomie marca i kwietnia bieżącego roku, umożliwiły dostęp do nowoczesnych terapii lekowych tym chorym, u których działanie ma na celu uczynienie z biologii raka gruczołu krokowego choroby przewlekłej. Mowa tutaj jest o leczeniu chorych na raka gruczołu krokowego z przerzutami i lub bez przerzutów w postaci opornej na wytrzebienie. Stwarza to istotną szansę wydłużenia życia o nawet kilkadziesiąt miesięcy. Niestety pozostaje jeszcze grupa chorych, u których mamy do czynienia z hormonowrażliwą chorobą na etapie przerzutów lub bez, u których zastosowanie nowoczesnego leczenia hormonalnego drugiego rzutu stwarza fundamentalną szansę wydłużenia życia, opóźnienia progresji o ponad 50% w stosunku do populacji, która by tego nie dostała. Wierzę, że Polska niedługo znajdzie się w grupie krajów, w których to leczenie będzie powszechne dostępne, czy w ramach programów lekowych, czy nawet bez ich egzystencji. A panie profesorze, jak w ogóle rozpoznać, że się ma jakiś problem? Rozpoznanie raka gruczołu krokowego jest możliwe wyłącznie na podstawie badania mikroskopowego skrawków, na przykład pochodzących z biopsji gruczołu krokowego. Badania kliniczne, które są powszechnie dostępne, jak na przykład badania obrazowe czy oznaczenie swoistego antygenu w surowicy, tak zwanego testu PSA, są jedynie elementami pomocniczymi. Musimy pamiętać o tym, że badanie urologiczne trwa krócej niż mycie zębów. Nie jest to absolutnie powód do wstydu, nie jest to absolutnie powód do kwalifikowania tego jako temat tabu. W chwili obecnej trendy jest się badać, modne jest być zdrowym i wizerunek mężczyzny macho, który nie chodzi do lekarza, bo nic go nie boli, na szczęście powoli odchodzi do lamusa. Musimy pamiętać o tym, że badania pomocnicze nie zastąpią rozpoznania w tym względzie. To rozpoznanie ustalone jest na podstawie badania histopatologicznego, a decyduje o tym urolog. Stężenie PSA nie jest też markerem nowotworowym. PSA jest markerem prostaty, a nie raka prostaty. Także wcale nie oznacza, że jego podwyższona wartość świadczy o tym, że mamy do czynienia z obecnością nowotworu gruczołu krokowego, podobnie jak jego wartość mieszcząca się w granicach normy laboratoryjnej, nie oznacza, że nie mamy do czynienia z mężczyzną, który jest dotknięty ryzykiem wystąpienia nowotworu. To kiedy mężczyzna powinien się badać? Każdy mężczyzna po 40 roku życia, u którego w rodzinie, u krewnych w prostej linii wystąpił rak gruczołu krokowego, jest dotknięty 11-krotnie wyższym ryzykiem wystąpienia raka gruczołu krokowego niż w przypadku populacji, której tej zależności nie ma. Dlatego szczególnie do tej części populacji apelujemy: żyj dobrze z Panem Bogiem i z urologiem, badaj się, bo twój los w twoich rękach. Jeśli zadbasz, to wygrasz i choroba wcześniej wykryta może być uleczalna. Każdy inny mężczyzna po 50 powinien co najmniej raz w roku odwiedzić urologa, a zwłaszcza z tej grupy, w której wystąpią dolegliwości ze strony układu moczowego i lub, co należy szczególnie podkreślić, krwiomoczu.